Nie opłacił się pewnemu Gliwiczaninowi interes, który miał być interesem jego życia. 50-latek na stare lata postanowił zostać producentem suszu z ziela konopi indyjskiej. Zainwestował nawet w sprzęt na miarę produkcji przemysłowej. Biznes udaremnili mu jednak gliwiccy policjanci. W garażu na jednym z osiedli pewien przedsiębiorczy Gliwiczanin postanowi uruchomić swój interes życia. Mężczyzna około 50-letni wpadł na pomysł, że uczyni sobie stałe źródło dochodu z uprawy marihuany, znaczy konopi indyjskich i produkcji marihuany. By biznes jednak wypalił, mężczyzna musiał zainwestować. Pieniędzy nie pożałował, co widać na filmiku zrobionym przez śledczych podczas przeszukiwania. Zakupił sprzętu na kwotę ponad 10 tysięcy złotych. Tutaj na tym filmiku ładnie wszystko było widać, prezentowane jest. Były tam wentylatory, suszarki, inwertery, transformatory. Sprzęt po prostu dla wyposażenia profesjonalnego pomieszczenia do uprawy zielska, jakim jest właśnie konopia indyjska. Gliwiczanin zdążył zasadzić sadzonki, jednak nie doczekał, gdy zielsko urośnie. Musiał zwinąć interes po nalocie policjantów, którzy zarekwirowali mu cały sprzęt. Niedopuszczalne w Polsce jest produkowanie i sprzedaż później narkotyków, również tych lekkich, jakim jest marihuana. Niewydarzonemu przedsiębiorcy grozi teraz do 10 lat za kratkami.